Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w czwartym już odcinku Zagrajmy w Monochroma. Ostatnio uciekaliśmy, dosyć często, właściwie 4 razy uciekaliśmy przed pewnym łysym jegomościem, który chciał nas włożyć do słoików. Uciekliśmy mu i dzisiaj nie będziemy przed nim uciekać, ale również się pojawi. Również się pojawi. I również ten etap będzie bogaty. No, czy ja dobrze zrobiłem? Kurde, podejrzewam, że mogłem źle zrobić, bo chodzi tutaj o to, żeby te skrzynie przesunąć. I nie wiem, czy ona nie jest zbyt daleko. No dobra, zobaczymy. No, ale w każdym razie w tej rundzie będzie trochę elementów zręcznościowych, będzie trochę takich momentów, w których nic szczególnego właściwie nie będziemy robić. I na końcu właściwie takie zwieńczenie tego etapu getto, czyli trochę akcji, ale jak już wspomniałem, nie będziemy uciekać. Teraz pytanie, czy uda mi się złapać tę skrzynkę, bo bez tego ani rusz, wtedy nas zaleje i utoniemy. Kurde, czemu ja o tym nie pomyślałem? No szybciej, bierz ją. No, tak jak myślałem, utonęliśmy. Dobra, teraz powtarzamy, ale już tak jak powinno być to zrobione. Zazwyczaj zdarzało mi się tę skrzynkę trochę za blisko tej krawędzi dawać, bo wiecie, to też nie jest zbyt dobre, bo ona wtedy może... pójść na dno, w sensie dotknąć tej, czy być pod tą platformą, to i wtedy też guzik zrobimy. Okej, ale wydaje mi się, że teraz jest to w miarę do ogarnięcia. No i wyjście tutaj znajduje się po stronie prawej, ponieważ po lewej weszliśmy poprzednio i zamknęliśmy ją, żeby utrudnić dostanie się do nas. Temu naszemu złemu łysolowi. Okej, jednak zahaczyła o krawędź, ale z tego co widzę, ona raczej powróci tutaj do swojego tego. O, no właśnie. Do swojego dawnego wyglądu, tak się wyrażę. Dobra. I teraz polecam wam przesunąć tę skrzynkę jak najbliżej krawędzi. Im bliżej, tym lepiej, ponieważ my będziemy mieli mniej problemów z dostaniem się do tej liny, która tam wisi. Okej, no to czekamy, aż coś się wydarzy. Ta woda oczywiście pustaje, bo znaczy tam przestaje się podnosić gdzieś tak w połowie tej rury. No może trochę przesadziłem z tą połową, ale sami widzicie. Teraz tak, ta lina. Raczej bym tutaj nie polecał skakać, w sensie z tej liny skakać, tak żeby, wiecie... Bo po prostu to sprawi, że zginiecie na miejscu, złamiecie się i w ogóle połamiecie się i po co to komu? Okej, udało się. No, a z kolei pod tą samą liną mamy jeszcze taką małą przepaść, więc to też nie jest zbyt dobre. Teraz co musimy zrobić? Tutaj musimy zostawić naszego brata, w końcu mamy światła, tak? One coś znaczą. Ale musimy uważać, ponieważ jak widzicie, prąd tych ścieków go cały czas znosi. Ja spróbuję wybić tę szybę. Okej, udało się. To jest pierwszy krok, wybicie tej szyby za pośrednictwem haka. Najlepiej ten hak sobie tak tylko trochę cofnąć do poziomu tej drabinki gdzieś. I no i co, i potem już powinna ta szyba pójść za jednym razem, bo może być tak, że tylko pęknie i drugi raz będziemy musieli ją uderzać, ale
tym wypadku nie musieliśmy tego zrobić. Tutaj się chyba drzwi otworzą. Tak, ta brama się otworzyła. No i co? I to jest ten moment, w którym zabieramy tego naszego brata i przeskakujemy przez te ścieki. No i teraz następuje moment, w którym niewiele będziemy musieli robić po tych takich dwóch zagadkach. Tutaj wejdziemy sobie do centrum handlowego. I... no, może tam będą jakieś takie elementy związane z taką minimalną logiką, ale tak poza tym to nie. To raczej taki lekki spacer. No i znowu mamy jakąś tam podobiznę naszego dyktatora. Właściwie nie wiem, czy dyktatora. Trudno mi określić, co to jest za... znaczy, co tutaj za ustrój panuje. Skrzynia. Raczej się tutaj przyda. Skoro ją tutaj dali. No i tak jak myślałem... no, ej, no nie tak miało być. Okej. No i jedziemy sobie windą. Tak jak wspomniałem, trudno tutaj stwierdzić, jaki konkretnie ustrój panuje w tym świecie. I czy można to w jakiś sposób powiązywać z Turcją, gdzie ta gra powstała? No nie wiem. No, te balony ewidentnie się wyróżniają. Trochę tak mi to zalatuje, kurde, tym... nie tyle Sin City, co tym filmem Spirit, Duch Miasta, gdzie też czerwony... a nie, w sumie w Sin City też czerwony był dość wyróżniony. Kurde, gdzie są ludzie? Gdzie są ludzie? Auta niby stoją, niby się jakieś światła palą. Tylko gdzie oni się podzieli? Tutaj mamy jakiś sklep z robotami. No i winda, a w niej światło. No i chyba nie muszę mówić, co oznacza to światło w windzie. A ten moment pamiętam bardzo, bardzo dobrze, ponieważ tutaj nam się trochę fabuła rozwinie. No niech ta winda dojedzie najpierw na miejsce. I teraz tak, no nie mamy opcji, musimy tego naszego brata zostawić. Dlatego, że drzwi do tego kantorka są zamknięte. A sami, no jesteśmy w stanie tam skoczyć, także... zostawiamy go tutaj, schodzimy sobie po drabinie. Oj, kurde. I łysy tutaj przychodzi i zabiera nam brata. To jest taka cutscenka, z której nic nie możemy zrobić. I no tak musi być, nie ma innej opcji. Dodatkowo rzuca niedopałek i to powoduje pożar. O właśnie. A my, no raczej, no, nie lubimy wody, ale nie lubimy też za bardzo ognia, więc lepiej sobie stąd zejdziemy. Jedź! Jedź! Robocie! Teraz ja pamiętam, znaczy tak mi się wydaje, ten robot ogólnie ginie, jak widzicie, to znak, czy psuje się. Ale ja pamiętam, że jest jakieś osiągnięcie, że można go jakoś uratować, czy coś w ten deseń. Ale nie mam pojęcia, w jaki sposób to zrobić. No dobra, wydostaliśmy się stąd. I teraz jedyna droga, którą tak naprawdę możemy obrać, to droga przez otwarte okno. Nie zauważyliście, że właśnie jadąc windą minęliśmy takie okno. I tu będzie jazda po dachach. No nie! Kurde, źle to zrobiłem.
Okej. Podejście numer dwa. Co najgorsze, w sumie nie zginąłem na bardzo trudnym momencie, bo tutaj są o wiele trudniejsze momenty. Dobra, tutaj musimy płynnie jakoś przez to przeskoczyć w miarę. I do szopy. I teraz tak naprawdę nie mamy zbytnio... nie mamy zbytnio... tutaj możliwości poruszania tym. O, no i właściwie to co robimy, to wchodzimy sobie tutaj i już będzie spokój, ale tutaj się właśnie kończy etap getto i zaczyna się etap fabryka, który w sumie też tutaj rozegram po części. Tak jak wspominałem, przedostaliśmy się do fabryki. No, nie było łatwo, ale się udało. I teraz tak. Tu mamy robota. I na bank ten robot coś tam będzie robić. Zobaczymy co. Zobaczymy do czego jest nam on potrzebny. Jedź! Widzicie, tu mamy o tyle komfortową sytuację, że... Chwila. Że... no... jesteśmy sami. No dobra. Ta zagadka raczej do trudnych nie będzie należeć. Czyli wnioskuję, że ten robot po prostu musi z nami przebyć tę drogę, ponieważ później też jest potrzebny. Dobra, no to... idziemy dalej. Na razie prosta droga przed nami. Okej. Teraz tutaj się robiło. A, dobra. O nie, czy ja zrobiłem to co zrobiłem? O, szlak by to trafił. Chyba woda się podwyższa, co? Bardzo mi się podoba. No tak. Tylko jak ja mam... A, dobra, już wiem. Już wiem. No kurde! Nie tak miało być, dobra. Teraz już mniej więcej chyba wiem o co chodzi. Dobra, czyli ta... O nie, dobra. Kurde, czyli jednak... nie mogę tej wody zatrzymać. A może mogę? A nie, bo są... przejście jest otwarte, czyli... Czyli jeszcze jej nie aktywowałem. No to się dobrze składa. No nie chcę tutaj. Ej, no co jest? Nie mogę? Kurde, no jak to było tak zaprogramowane, że nie mogłem tego w ogóle... znaczy tej wajchy po prawej stronie w ogóle włączyć. Już jakieś dziwne rzeczy pojawiały. Dobra, ale wydaje mi się, że teraz powinno być ok. Teraz powinno być ok. Tu woda zdaje się, że szybciej będzie napełniać to pomieszczenie niż poprzednim razem. Mam nadzieję, że tamta platforma, ta szersza, jest na dobrej pozycji, tak żebym mógł przeskoczyć. Właśnie, chwila. Kurde. Chyba coś źle zrobiłem, albo... chwila, zobaczymy w sumie. Może jednak nie. Dobra, po tamtej stronie jest tylko kwiat.
to tą stroną musimy iść, ale no dobra, tutaj akurat się udało. Dobra, to jest płytko, ale tak na pierwszy rzut oka to tego nie rozpoznałem. Okej, nasz łysy idzie z naszym bratem. Kurde, dlaczego nie możemy iść tam do przodu, tylko musimy iść bokiem? Bo to jakieś więzienie jest. Właśnie nie wyjaśniono tej kwestii, po cholerę im są potrzebne dzieci, co właściwie zamierzają z nimi zrobić. W tych słojach. I co dalej? A, tutaj musimy zejść. A, dobra, kojarzę to, tutaj musimy się dopasować. Dopasować do tej luki, co nie jest swoją drogą takie łatwe. Okej, muszę się przygotować odpowiednio na to. Da, tu się udało. Teraz tak, co tutaj trzeba było zrobić? Okej, musiałbym się chwycić tej krawędzi. Dobra. To jest git. Teraz będzie dosyć trudno. Muszę tam się wspiąć. Dobra. Och, udało się. Okej. Trzymamy się tej windy. On jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie. Ale ja wiem. No to tak sobie tą windą na gapę jedziemy. Okej, niech on sobie wyjdzie, bo po co mamy się dekonspirować? A nie, to jeszcze nie to piętro nawet. No i tak to jest, nie? Okej, ale tu to już na bank się zatrzyma. A może nie? A nie, no jednak tak. Tylko teraz jak ja mam stąd wyjść? A, dobra. Dobra, czyli tędy musimy jednak wyjść, bo jak widzieliście, ta lina spadła po jakimś czasie, więc... No. To by było dość niepożądane. Okej. No nie, no i kurde, ścisnęły mnie za bardzo te półki. Dobra, podejście numer 2. No dobra. Teraz to poszło jakoś tak zgrabniej. Jakoś tak zgrabniej, ale niestety tutaj znowuż mamy... Tutaj znowuż mamy powtórkę z rozrywki, tylko że na odwrót. Okej, dopóki... Znaczy, jak te półki jeszcze są same, nie? Znaczy nie, że są dwie, no to jeszcze jest jakoś w miarę, ale... Tam jeszcze będą pewnie półki takie podwójne. No co jest? Czemu nie mogę się tego chwycić?
No. Ależ to będzie ciężkie dosyć. Jak w Chipie i Dale'u. Tylko, że tam jak spadałeś, to nie ginąłeś. Chociaż może. Nie no, tam to raczej te wiewiórki... Ach. Nie, muszę... Muszę na przeciwległą półkę wtedy skoczyć. To jest najlepsze wyjście. O, udało się. Kurde. No i znowu się okazało, że to wcale nie takie trudne, jak wygląda. Za chwilę może będziemy kończyć odcinek, ale jeszcze rozejrzę się tutaj. No i czemu ta gra nie może tak płynnie zawsze chodzić? Okej. Dobra, pamiętam to. Pamiętam to. Pamiętam to. Tutaj oczywiście musimy wejść na drabinkę. Ale... Za nisko tutaj... Będzie dla nas, jeżeli... Kurde, jeżeli tylko na jedną skrzynkę skoczymy. Dlatego też... Potrzebujemy dwóch. No nie, kurde! Nie tak miało być. Uporamy się jeszcze z tą rzeczą, bo jak już zacząłem, to muszę się z nią uporać. Potem sobie zakończymy, ale no właśnie, muszę to zrobić. Muszę to zrobić, bo wbrew pozorom uważam, że to jedna z trudniejszych rzeczy tutaj, bo to nie jest tak łatwo zsynchronizować je wszystkie ze sobą. No i teraz właśnie, wyszła ta trzecia. Okej. Ale śmieszne też jest to, że ta druga drabinka prowadzi do miejsca z ukrytym kwiatem i to jest tak naprawdę wszystko. Ja go już co prawda odnalazłem, ale to jest dosyć mylące, bo wiele osób może się z tym męczyć i nagle patrzy, a tu tak naprawdę nie ma wyjścia, tak naprawdę to muszą tą drugą drabinkę wybrać. Dobra, a co tutaj nas czeka? Co tutaj jest? Podejrzewam, że nie chcę skończyć tam... Poza tym taśmociągiem po prawej stronie. Dobra, to się nie udało, ale zakładam, że no trzeba tutaj skoczyć. No tak. Dokładnie. A, dobra, już chyba wiem. Już chyba wiem. No kurde. Trzeba było skoczyć na tę platformę, tylko jak? Czyli tak, wiemy już, że musimy skoczyć na tę platformę. Z tym, że ona jest tylko czasowo w tamtym miejscu. Później ona jakby już stamtąd spieprza prosto do swojej początkowej pozycji, więc musimy się spieszyć. Tylko, że właśnie, skok ze skrzynki tam... No nie jest taki łatwy. Nie jest wcale łatwy. No i się udało. Okej. Teraz myślę, że to już będzie definitywny koniec tego odcinka. Tak, myślę, że sobie tutaj możemy na tym zakończyć. Także mam nadzieję, że się podobało i do następnego.